Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Regiony występowania plam słonecznych 3663, 18 plam. Rozbłyski słoneczne prawa, lewa oraz część północno północnej części słońca. Z delikatnym może tam próbami na południową. Aktywność słoneczna utrzymuje się na M, ale już tendencja spadkowa. M.39 bieżąca. Dziury koronalne, środkowa część słońca. Wyrzut materii słonecznej, czyli wyrzut masy. Zobaczymy sobie filmiki. Jak zwykle pioseł się przytargał. Tak, pioseł? Co? Spać ci się nie chce, tak łazisz i się szlajasz. Co? Jak wiecie, pioseł zawsze lubi być głaskany. Jak to pioseł? Jak to wygląda? No wygląda to dosyć ciekawie, powiem wam szczerze. Mamy wybuchy, wyrzuty materii, piękne wyrzuty materii słonecznej. I cały czas będę gadał właśnie o to, po to wam cały czas mówię o UPS-ach i listwach antyprzepięciowych, bo w razie takiego przywalenia w ziemię takim wyrzutem masy, to po prostu dostaje sieć elektryczna na ziemi, zostaje turbo doładowana dodatkowym prądem, który tak naprawdę jest jej zbędny. I co się dzieje? I dochodzi do przepięcia, przebić. Przeładowań sieci, uszkodzenia transformatorów, uszkodzenia infrastruktury i po prostu mamy ciemno. Jak w piosence pogasły wszystkie światła. Ciemno już. O tym właśnie mówię. Dobra. No ale to dzisiaj nie jest akurat nam potrzebne, tylko nas interesuje aktywność zdrożowa. Już wam tłumaczę dlaczego, bo jest na tendencję KP6. Wiatr słoneczny, prędkość 423 4,4 km na sekundę, co są potworne wartości. Gęstość 26,72 protona na centymetr sześcienny. No. Interferometry magnetic field 15,13 nanotesli. To i tak jest, wiecie, to i tak jest nieźle, jak teraz zaczęło spadać, bo było 20. Obserwowałem wcześniej, tylko ja nie jestem panikarzem i nie robię sensacji. Słuchajcie, burza na słońcu, za chwilę wszyscy zginiemy. To jest głupie. Bieżąca wartość 9,26 nanotesli północny, czyli wszystko dobrze. A mieliśmy przez długi czas o 19 południowej, było nieciekawie. Zorza polarna. O, zorza polarna widoczna nawet nad Polską. Zaraz wam udowodnię dlaczego. No. I w godzinach późniejszych możliwe bardziej będzie widoczne ode mnie faza księżyca trzecia kwarta. I powiem wam szczerze, cały czas obserwuję, że ta zorza się pojawia raz zanika, zaraz wam udowodnię, bo sobie walnąłem zdjęcie. O proszę bardzo, pięknie uchwycona zorza polarna. O, tu mamy lepiej uchwyconą kawałek zorzy, który się pojawił. Ja to tak na szybko walnąłem z telefonu, więc i tak lepiej to wygląda niż w ogóle. No. No dobra, to więc trzymajcie się i dobrej nocy życzę. Pozdrawiam serdecznie.